Tak powinno to wyglądać na Górnym Śląsku. Tak powinna wyglądać hala modeli GZUT. Jest coś, czego na pewno nie ma na Górnym Śląsku, czyli przejazdy promowe. Wiele właśnie tych lokali, tych punktów gastronomicznych czy punktów handlowych nie chce przyjmować już gotówki. Szanowni widzowie, pewnie kojarzycie mnie raczej z wycieczkami po Górnym Śląsku, ale nie samym Śląskiem człowiek żyje. Dzisiaj Szwecja, dzisiaj Göteborg, dzisiaj to właśnie chcę Wam pokazać. Oczywiście kawałeczek trzeba się wybrać, a można od razu wsiąść na autostradę A1, dojechać do Gdańska, a stąd już bardzo, bardzo tanie bilety właśnie do Göteborga, do tego, aby się znaleźć w tym cudownym mieście. A czy jest cudowne? Ja tak twierdzę, a Wy będziecie mogli się przekonać właśnie oglądając ten materiał. Zachęcam Was do tego, a później, jeśli tylko macie ochotę, chęć, zdrowie i możliwości, to przyjedźcie tutaj przekonać się sami, jak wygląda Göteborg. Być może moim szlakiem, a być może sami przetrzecie jakieś nowe szlaki, bo przecież każdy widzi to miasto inaczej. Ja widzę je tak. Witam Was ze wzgórza Skansberget. Jest ono położone troszeczkę poza centrum Göteborga. Rozpościera się świetna, piękna panorama. Tutaj mieści się taka fortyfikacja i punkt obserwacyjny na całe właśnie miasto. Na tym wzgórzu znajdowały się fortyfikacje już bardzo, bardzo dawno temu, ale w wieku XVII został wydany rozkaz, żeby ufortyfikować Szwecję. No i tak też ufortyfikowano zachodnią Szwecję właśnie w postaci fortyfikacji Göteborga. Tutaj powstała właśnie taka baszta, która nigdy nie została użyta w celach wojennych, ochronnych. Znajdowało się w niej więzienie, znajdował się punkt handlowy, aż w końcu stwierdzono, że zrobi się z tego punkt obserwacyjny, poburzy się te pozostałe zabudowania, a ta wieża będzie górowała nad miastem, tak aby tacy jak my i nam podobni mogli stąd oglądać piękny Göteborg. Haga może kojarzyć się z Holandią, ale tylko tym osobom, które nie były jeszcze w Göteborgu. Tutaj Haga to jest właśnie ta ulica, właśnie ta mała dzielnica z niedużymi zabudowaniami, z niedużymi domkami, które w większości są bardzo ładne. Tutaj można przyjść na małe zakupy, takie cozy shopping. Można wypić oczywiście kawkę, jest tutaj czas na fika. Zobaczcie sami. Jak Szwecja, to oczywiście fika, ale czy fika znaczy sposób spędzenia czasu przed południem związany z jakąś właśnie kawą, czy dotyczy szczególnego dania? Tego nie wiem. Natomiast zawsze, kiedy ktoś mówi fika, no to polega na spotkaniu się właśnie i wypiciu dobrej kawy i zjedzeniu najczęściej tej takiej cynamonki. No i tak też dla nas, dlatego to słowo fika właśnie się dokładnie z tym kojarzy. No więc trzeba w Szwecji po prostu fikać, no tak jak i oni. W dzielnicy Haga znajduje się jeszcze jedno wyjątkowe miejsce, to znaczy tych miejsc jest pewnie wiele, ale zdążyłem odkryć kolejne fantastyczne miejsce, czyli Café Magazinet. W środku jest super, bo to jest oczywiście też stara hala, prawdopodobnie magazynowa, skoro tak się nazywa ta właśnie kawiarnia, ale ma też taki ogród zimowy, pełen zieleni. Są palmy, są inne możliwe, zielone drzewka, zielone roślinki, jest naprawdę tutaj cudownie. No i oczywiście bardzo dobra kawa. Bardzo dobre słodkości, to wszystko tutaj znajdziecie. Co ciekawe, dzisiaj jest niedziela, więc ludzie przyszli faktycznie porozmawiać, zjeść coś dobrego, odpoczywać. Natomiast byliśmy tutaj w czwartek lub bodajże w piątek, czyli w dzień pracujący, to tutaj przy każdym stoliku siedział ktoś z laptopem marki MacBook.
Nie było tu innego miejsca na inny sprzęt, tylko i wyłącznie laptopy z jabłuszkiem i wszyscy tutaj siedzieli i pracowali, albo przynajmniej udawali, że pracują, bo no mógłbym pewnie zajrzeć co do niektórego laptopa i pewnie byłby tam tylko Facebooczek. Jest niedziela, a więc ten sklep jest zamknięty. A co to za sklep? No, można powiedzieć, że to jest taki sklep monopolowy. Licencjonowane sklepy System Bolaget w Szwecji funkcjonują i tylko tam można kupić alkohol powyżej 3,5%. W marketach oczywiście są dostępne piwa na różnych półkach, natomiast są to piwa do 3,5% wszystkie. Jeśli chcecie mocniejszy alkohol, tylko i wyłącznie takie System Bolaget, takie właśnie sklepy. To jest dla nas o tyle dziwne, że w Polsce taka żabka, która sprzedaje alkohol, jest niemal na każdym rogu. Tutaj na mapie Göteborga, jak sobie wpisałem, to doliczyłem się zaledwie 5 czy 6 takich punktów. Można tutaj przyjść w ciągu tygodnia od rana do wieczora, natomiast w sobotę tylko do 13 albo do 16, a w niedzielę jest to ustawowo zamknięte. Czemu? No może chociażby dlatego, żeby no nie klinować na przykład, jak to się czasem zdarza w kraju nad Wisłą. Jeśli chcecie, to takie sklepy istnieją, albo oczywiście lokale gastronomiczne typu restauracje, puby. W nich można mocniejszy alkohol kupić nawet do wieczora, nawet do pierwszej w nocy. Göteborg to domowe miasto Volvo, co zresztą widać na każdym kroku. Prężnie rozwija się też tutaj branża samochodów elektrycznych. Wiele jest chociażby takich salonów, a niektóre stacje paliw obok diesla i benzyny pokazują ceny kilowatogodziny prądu. A jak już przy transporcie jesteśmy? W Göteborgu wcale nie potrzeba samochodu. Są rowery, hulajnogi i wiele innych. Po Göteborgu można poruszać się oczywiście tramwajami, autobusami, ale jest coś, czego na pewno nie ma na Górnym Śląsku, czyli przejazdy promowe. I my właśnie takim tramwajem wodnym się poruszamy z, można powiedzieć, z tej części wyspowej na Stare Miasto. Zobaczymy zatem, jak się porusza właśnie takim tramwajem tutaj po Göteborgu. Wracam jednak za wodę, bo tam czeka market Lindholmen. Troszeczkę już zwiedzamy Göteborg i właśnie czegoś mi brakowało, już wiem czego. Takiego miejsca. Jest industrial, jest jedzenie, jest picie, czyli to, co gumisie i wszystkie inne tygryski lubią najbardziej. Tak powinno to wyglądać na Górnym Śląsku, tak powinna wyglądać hala modeli GZUT, tak powinny wyglądać inne lokale, inne miejsca, inne miejscówki. Takich rzeczy brakuje. Także jeśli ktoś ma dużo pieniążków i nie wie, co z nimi zrobić, ludzie, róbcie właśnie takie miejsca. A jak już jesteśmy przy uciechach wszelakich, to pokażę Wam takie pudełeczko. No, można powiedzieć, taki lokalny specjał, bo tylko w Szwecji jest on dostępny. To jest snus.
Nie wygląda to może jakoś fantastycznie, no też nie smakuje jakoś fantastycznie. Będę się boksował z tym pudełkiem, żeby je otworzyć, o, i nie wysypać. Tutaj jest oczywiście tego więcej, ale czego dokładnie? To są takie woreczki z mokrym tytoniem wilgotnym, nasączonym w odpowiednich smakach. To jest akurat jakiś smak taki zielony typu owoce leśne i tak dalej. Takie właśnie torebeczki wkłada się pod dziąsło, no i tak przyjemnie czy nieprzyjemnie, ale nikotyna wtedy działa. Jeśli mielibyśmy takie charakterystyczne geograficznie używki związane z tytoniem rozpamiętywać, rozpoznawać, no to na pewno właśnie w Polsce to Kaszuby i Śląsk to będzie tabaka, czyli ten tytoń wciągany nosem, dozowany do nosa, natomiast w Szwecji jest to snus. Ktoś powie, halo, ale ja widziałem takie okrągłe pudełeczka na stoisku z właśnie papierosami u nas, to co ty, Kamil, gadasz? No, mówię prawdę, ponieważ to jest tytoń. W całej Unii Europejskiej jest tak produkcja takiego tytoniu zakazana i wprowadzania w obrót. Nie handluje się tytoniem, który zażywa się doustnie. A to co widzimy w naszych kioskach, to są wyroby beztytoniowe, to znaczy w jakiś sposób w takim woreczku jest dozowana nikotyna, ale bez udziału tytoniu. I to jest legalne, to jest takie, no powiedzmy, obejście tych przepisów. Także w Polsce można sprawić sobie mniej więcej podobny specyfik, oczywiście tylko te osoby, które są na to zdecydowane i które mają 18 lat, bo to nadal jest szkodliwa nikotyna, ale jest to możliwe, ale jest to postać beztytoniowa. W każdym mieście odwiedzam hale targowe. Bardzo lubię sprawdzać autentyczność dań i sprzedawanych produktów. Tutaj skusiłem się na znane z IKEA klopsiki, ale w trochę innej wersji. No to smacznego, tylko jak za to zapłacić, bo gotówka już tutaj chyba nie wchodzi w grę. Płatności elektroniczne są naprawdę wszędzie, ale Szwecja jest też takim, no można powiedzieć, naszym europejskim królikiem doświadczalnym pod kątem tego, jak działa system ze zmarginalizowaną właśnie gotówką, bo zaledwie chyba 7% tych wszystkich płatności w Szwecji jest prowadzonych za pomocą właśnie cashu. Co już prognozowano, że Szwecja może być w tym roku, a jak nie, to maksymalnie do 2025 roku totalnie bezgotówkowa. Nawet starsze osoby tutaj korzystają z kart, z tych płatności elektronicznych. To switchowanie jest bardzo, bardzo popularne, którym sklepom już nie opłaca się utrzymywać obsługi kasowej, bo to jest związane oczywiście z konwojem, to jest oczywiście związane z handlowymi wpłatami gotówki do oddziałów banków. Te wszystkie płatności poszły już w tą stronę, że wiele właśnie tych lokali, tych punktów gastronomicznych czy punktów handlowych nie chce przyjmować już gotówki. Dlatego tutaj Bank Narodowy Szwecji dalej postuluje o wprowadzenie takich zapisów, żeby chociaż w jakimś tam stopniu ta obsługa gotówkowa pozostawała prawnie wymagana. No i moi drodzy, wszystko co dobre kiedyś się kończy i tak też kończy się nasza podróż do Göteborga. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteście ze mną na bieżąco i skomentujecie być może własne Wasze doświadczenia związane ze Szwecją, z Göteborgiem albo ogólnie ze Skandynawią. Ja mówię Wam do zobaczenia na kanale, ale też do zobaczenia w Skandynawii, bo mam nadzieję, że jeszcze na tym kanale kiedyś właśnie ten region Europy się pojawi, a tymczasem czas ruszać w drogę.